pokażę wam, jak się trzyma tunel środkowy, może nie do końca jak go zdjąć, ale na co musicie patrzeć, gdy montując. Pierwszy wkręt był tutaj, a reszta jest na zaczepach. Zaczepy są dwa zaczepy w pionie i dwa tylne są wkładane w poziomie. Potem macie tutaj dwie śruby do odkręcenia, też ich nie ma. I tu jest trzecia, czwarta, to wyciągamy dekor w tą stronę pchając i wyciągamy. On ma wszystkie zasuwki poziome, czyli w ten sposób. A ten ma dwie w poziomie wkładane tu, a reszta jest w pionie do góry. Odkręcamy resztę śrub i to samo z drugiej strony i demontujemy całość. I po wykręceniu wszystkich śrub z tej strony, po drugiej stronie, zdejmujemy osłonę tyłu tunelu. Tu mamy pod spodem gniazda zapalniczki mocowane na dwa razy Torx 20. Z jednej i z drugiej strony odkręcamy to. Po wykręceniu śrub zdejmujemy gniazdo zapalniczek i tu powinny być dwa kolejne torksy też na 20, tu ich już nie ma, tu nie ma, i wtedy możemy spróbować wypchać kratkę z góry. O, w ten sposób wpychamy kratkę, wyciągamy kratkę i pod kratką mamy do odkręcenia trzy śruby. I odkręcamy górę, mamy luźny tył schowka. Tu mamy kolejne śruby, które są mocowane. Wciągając cały środkowy tunel, trzyma nam się jeszcze na wiązkach. To będzie on już w całości luźny. Rozpinamy kostki, które nam tu blokują spod stelaża. Kostki od zapalniczek i od krawki. Rozpinamy je. W zaczepieniu tylnych kostek macie jeszcze instalację idącą do modułu poduszek powietrznych. I dalej tutaj do całą przednią wiązkę. I tutaj są kable do iDrive'a. Zaraz wam pokażę, jak go odłączyć. Żeby odłączyć samą górę schowka pod łokietnik od reszty całej konsoli, muszą być zamknięte klapki, bo będą blokowały. Jak klapki macie zamknięte od napoi, to kontrujecie tak i wyciągacie go w całości. Tu zostały jeszcze tylko pospinane kostki do reszty momentek ustawienia fotelu. Albo są na razie na bok. Dolna idzie przez całą tą sprzężynę przy konsoli. Blokuje nam jeszcze tutaj kostka. Wypinamy ją. I tunel mamy de facto cały rozpięty. To trzeci konsol, resztę musimy rozpiąć przy samym podłokietniku, czyli przy samych monetkach.